trochę z moich doświadczeń z zakresu historii kobiet, która przechodziła przez fazę walki z dyskryminacją i taką opowieścią o ofierze, tak? Kobiety jako wieczne ofiary patriarchatu, którym było coraz gorzej, aż po dzień dzisiejszy. I tak jak człowiek jest historykiem, to wie, że no może nie do końca w ten sposób można mówić, ale ta ofiarnicza perspektywa sprawia, że bohaterowie i bohaterki przeszłości tracą sprawczość. One są tylko biedne, wymagają troski i pochylenia się, natomiast nie myśli się o tym, że mają swoje własne sposoby, praktyki, strategie, już nie mówiąc o tym, że wiemy o tym doskonale. W naszej kulturze ofiara uszlachetnia, ale też jak gdyby zdejmuje w tym momencie z nas obowiązek pytania o ciemne strony takiej postaci, prawda? Nawet jeżeli się jest ofiarą, można być sprawcą przemocy wobec innych osób. To jest wszystko bardziej złożone i skomplikowane.